Czy Rossmann powinien o tym informować klientów? Niebezpieczne substancje znajdują się w składach wielu kosmetyków dla dzieci. Oto galeria przedstawiająca najgorsze z nich. Kupując produkty dla dziecka, należy wybrać te, które są bezpieczne dla delikatnej skóry. Które produkty mają mniejszą skłonność do jej podrażniania? Pomożemy Ci podjąć decyzję. Produkty uniwersalnie mogą uszkodzić skórę malucha. Złotą zasadą jest szukanie tych, które zostały opracowane specjalnie dla dzieci. Ich skóra jest cieńsza, delikatniejsza i bardziej sucha niż dorosłego. Kosmetyki dla najmłodszych powinny zawierać łagodne środki czyszczące i powinny wspierać i chronić naturalną barierę ochronną skóry dziecka. Perfumy, barwniki i alkohol, często występujące w produktach dla dorosłych, mogą podrażnić skórę malucha, a nawet wywołać reakcję alergiczną. Produkty do pielęgnacji skóry dla niemowląt powinny być bezwonne lub bardzo mało aromatyczne i nie powinny zawierać alkoholu. Najważniejsze kwestie, na które warto zwrócić uwagę na etykiecie, to fakt, że jest łagodny i stworzony dla niemowląt. Każdy produkt przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia musi mieć ocenę bezpieczeństwa dla tej grupy wiekowej. Zapoznanie się z niektórymi terminami użytymi na etykietach produktów pomoże Ci dokonać właściwego wyboru. W naszej galerii znajdziesz wszystkie niebezpieczne substancje, których powinnaś unikać. Zwroty pH neutralne lub zrównoważone pH są używane do opisywania produktów służących do pielęgnacji pociechy. Skala pH jest skalą poziomu kwasowości i zasadowości danej substancji. Etykiety zdecydowanej większości produktów do pielęgnacji skóry nie podają dokładnego poziomu pH. Mogą po prostu wskazać informację, że produkt ma neutralne pH. Tak długo, jak skóra dziecka jest zdrowa, a nie sucha lub łuszcząca się, produkt ten o neutralnym pH teoretycznie może być stosowany. Z kolei alkohol jest powszechnie stosowany w kosmetykach służących do pielęgnacji skóry dla dorosłych, dzięki czemu szybko wysychają i mają lekką konsystencję. Jednak może podrażniać skórę dziecka, dlatego nie należy go stosować w produktach do pielęgnacji ich skóry. Istnieje jeszcze mnóstwo innych substancji, które wchodzą w składy różnych kosmetyków. Na które najbardziej powinniśmy zwracać uwagę?